trzeba uciekać. GT, uważaj! O, i bardzo ciężki odwrót tych saperów szturmowych. Najcięższy prawdopodobnie w jego życiu. Wow. W ogóle lecą bomby. Wow, jeden zdrowia im zostało dosłownie. Jo, proszę, to killa. Cała masa gewerów 43. Cała, cały blok tutaj pod strzałem rakietowym. Trzeba się wycofać. O, giną wszyscy. Gniotacz ognia upuszczony. Ok, ten BFA. O, lecą bomby. Tutaj bomby odłąkowe lecą. Wow, sprzątnięty na strzałach. Jeszcze ogień. Więc kolejne przygody z Company of Heroes 2, a dzisiaj mamy mechowisko, druga część, co ciekawe, w sumie pierwsze nie pamiętam, ale zobaczmy, 4x4, gierka od GT, pozdrawiamy na White Ball Express, no to sprawdźmy, co to oznacza mechowisko. No i zaczyna nam się bitwa, a grają dla nas... Maria, o, Maria się ma, Maria Ozawa i Worm Timo. Jedyna sensowna, normalna nazwa. Dwa razy Brytyjczycy i dwa razy Sowieci. Kontra, pan Cyferka. Okej. Okay. GT, widz, który nam to wysłał, pozdrawiamy. Oberkomando. Millennial. Okej, okay, jako Wehrmacht. I dzień, 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 dzień. Jako OKW. A wy, widzowie, pamiętajcie zostawić jakąś łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Właśnie chyba poczekam, aż wybiorą te doktryny, bo nie ma zbytnio co tego sprawdzać. Oczy od maliny, czy... Przetłumaczę tego chinola. No i doktrynkę na dzisiaj. Worm Timo, pułk szturmu mobilnego. Złomiarze, moździerze, komandosi, Land Matres pewnie się pojawi. Maria Ozawa, jako pułk zaawansowanego stanowiska, to będzie beka na maksa, czyli brytyjskie Sin City z lepszymi tutaj stanowiskami, placówki naprawcze, utrzymać szyk i jeszcze jakaś tam... Nowy KM w pełnej gotowości. Królewska edukacja. GT tymczasem wybrał doktrynę fortyfikacji, czyli... O, jeszcze jakiś shooting. Możemy budować sobie bunkry za Fatherland. Pak może też się pojawić. Haubicki na pewno się pojawią i wystrzeliwująca się artyleria. Róbcie czego was nauczono. Tu jeszcze nikt nie wybrał. O, tutaj proszę. Doktryna przełamania. Panzer Fesylia, szturm oficja. Ostrzał artylerii i Jagd Tiger w sumie też może się pojawić. O, już widzimy, że oddziały są tutaj przyzywane. I Millennial jako doktryna niemieckiej piechoty. Transporter, oddziały szturmowe, tam dowódcy drużyn, bomby odłamkowe. Same rzeczy co najlepsze. Panzer Fusilier, sprzyjeli na front. Strzelają coraz bliżej, no pierwsze wymiany. O, tutaj udało się jednym... Jednemu oddziałkowi niemieckich saperów szturmowych wbijać na tyły wroga. Ich STG-44 powinny zadać bardzo ładne obrażenia. O, tu kolejny też oddział, bardzo ładny. Kto to? GT tutaj tak pojechał. Dobra, jego drugi oddział jest w sumie tam, to jest jakiś jeszcze ktoś inny. Cincian-cion, ale bardzo fajne. Bardzo ładnie pojechali. Tak naprawdę wygrali całą tą flankę za sprawą tego właśnie tutaj manewru taktycznego. Bardzo spoko. O, tutaj pod ostrzałem tego Vickersa z domku. Właśnie, nie ma sensu. Musimy się wycofać. Maksim rozłożony w tej pozycji. Trochę to dziwne, bardzo bezpiecznie. Ruscy zabezpieczają coraz więcej terenu. Umacniają go na specjalne składy. W tym wypadku paliwowy. Że ten żółty znaczy... Nian i super cute. Aha, okej. Okay. O nie, ty Nian już... Dobra, to Nian chyba faktycznie już się popłakał. Tylko ciekawe czemu. Nie ma tutaj raczej większego problemu z jego armią, która no, jest dosyć specyficzna, ale nie ma właśnie jakichś kłopotów. O, Vickers pod ciężkim ostrzałem z moździerzy. Ona odlatuje. O, całe. Co? Co to było? Widzieliście to? Oni mieli jeden zdrowia, że ci ich zabili z domku, z MP40. To było bardzo dziwne. Nawiedzony tutaj KM. Pamiętajcie, żołnierze, trening i dyscyplina. Tutaj ostrzał z tego Maksima z centymetra. No właśnie, nie ma sensu tutaj walczyć. Brytyjczycy się przegrupowali. Znowu mają Vickersa do wsparcia. I Panzer Fesylia. Nie przebiją się teraz tak łatwo. Neutralizacja amunicji. Zestaw bojowy dostaliśmy, tak? Cieszycie się, chłopaki? O nie, tutaj uwaga, ten Kubelwagen. Powalił mu tutaj całą serią, ale udało mu się zbiec. Dwa oddziały Grenadia. O, jeszcze to wsparcie moździerza. No, ten zielony Worm całkiem nieźle mu idzie.
Już co? Już tu leżę? Leżę. Walczy do nich chłopaki. Pierwsze breny. Neutralizacja punktu. No i w sumie mapa przedzielona idealnie przez połowę. Żadna ze stron wydaje się, że nie wygrywa jakoś bardzo. Tutaj, Jezu, ty Rusy nagle zbudują 500 sprzętu. A to człowiek, to nie bot. Worm. Właśnie tutaj pomimo trochę problemów na swojej flance jednak udało mu się ją wyciągnąć. Jednostka saperów gotowa do działania. Punkt zwycięstwa zdobyty, no ale większość, jak widać, zwycięstwowa należy do Niemiec, którzy mają, no, taką ponad setną przewagę. Czemu przewagę ponad 100 punktów. Czekamy na rozkazy. Ten biedny oddział saperów też na pewno go nie zabezpieczy. Zwłaszcza, że mają oni tutaj RKM-a MG42. Który pewnie na dwie serie ściąga po jednym modelku. Co to, coś tu przyjechało? Nie, to jest zło chyba z mapki. Mamy bunkier medyczny, o, sztab medyczny jeszcze od GT. Działo piechoty nadchodzi. Ruscy używają Uria i neutralizują jakby tutaj jedną z dwóch niemieckich paliw, czyli Niemcy nie mogą narzekać na przypływ paliwowy. KM też na maksymalnym zasięgu, o, jeszcze wsparcie z boku, poprzygważdżani, poprzyszpilani. Kubl znowu atakuje, próbuje pewnie tutaj, o, uwaga na CKM, zasyrańcy. Mniej niż połowa zdrowia mu została. Pierwszy poziom doświadczenia osiągnięty. No, chciało flankować, ale to niemożliwe. Pojawili się saperzy z Łomiarze. Którzy też jednak, przez trzy oddziały Panzerfesslinga właśnie, kiedy oni się ulepszą, a zaraz to nastąpi. Jeden zestaw na Gewery 43. Świetnie zwiększające ich siły ognia. W ogóle zwiększa się jeszcze liczebność drużyny o jednego. Transporter. A, to od bota. Dobra, to już myślałem, że właśnie jakiś clown car miał być, ale taki bez załogi. Trochę to dziwne. Kolejny oddział nadchodzi, grenadierów. O, tutaj, to jest... Stoło... Chyba się rozwalił ten transporter, co? To został unicestwiony. Do drużyn piechoty zostanie dodany dodatkowy żołnierz. Zwiększona liczebność dla brytyjskich sekcji. A tutaj powstaje stanowisko z moździerzem. No to jest jakby po prostu instant. To jest tak dobra pozycja, że chroniąca przez domek. Bardzo warto tu zawsze coś zrobić. Że fioletowe znaczy cake up bot, okej, cokolwiek to jest właśnie. O, Maximilian, dobry wieczór. Wagen gotowy. Budynek coraz bardziej masakrowany, w końcu się zniszczy. Ile tu tych moździerzy, ty, zaraz, co jest? Mamy transporter z flag, dział piechoty, tutaj podwójne moździerze, okej. Zadymionko. Zrzucone chyba przez Niemców, a, bo by mieli tutaj właśnie Maxima. Więc Niemcy nie chcieli tutaj obrywać dla tych grenadierów. Kto tu się wbił? Jeden oddział wykrył ten moździerz, wykrył. No, wiadomo, że to stąd strzela, skąd indziej. To jest po prostu tak dobra pozycja, że no, szkoda tego nie robić. Saper królewski. Możliwości wytwórcze. Nasi weterani pokonają wroga. Nowe jednostki gotowe. Granat zapalający poleciał? Chyba tak, tak. Granat zapalający. A, o, mamy wzmocnienie, więc te obrażenia są o wiele mniejsze. Tracimy soldaty, no coś tu padło chyba. Ostrzał moździerzowy pewnie ich przycisnął. Ty, snajper się pojawił. Brytyjski snajper, kiedy widzimy, że armia no Brytyjczyka tutaj tego Marii nie wygląda zbyt dobrze. Ciekawe, czy ta doktryna zostanie wykorzystana jakoś. Breny na maksymalną odległość kontra Gawery 43. Oficer melduje się na rozkaz. Jo, oficer merduje, merduje tak. Melduje się na rozkaz. Naciągają, o, szturmowcy tutaj się pojawili, chyba wyszli z tego pustego kościółka. Od razu MP40, zestaw jest im tutaj wmontowywany. O, coś się rozleciało, ostrzał zaporowy z Zizganów. Podwójny rozwala tego transporter z flag. Tutaj powstaje kolejny pół sztabu zmechanizowanego. Mamy sekcję z zasobami pirotechnicznymi, no i MP40. Wróg zniszczył wysunięte stanowisko, tak. Stanowisko z moździerzem zniszczone. Snajper trochę blisko tego frontu. Nie wiem, czy to jest takie bezpieczne. Jezu, tutaj się pali cały kościół. Wow, ten moździerz... A, bo to od bota, dobra. Właśnie miałem powiedzieć, że co on tutaj robi. Kompletnie out of position. Snajper, na razie jeden kill tylko, tak już tak słabo. O, teraz będzie kolejny. A, dobra, to w domek chyba strzela, tak mi się wydaje. Zielony, w sumie nic na razie nie pomaga. Jego flanka też nie jest jakoś atakowana. Co? Jesteśmy kim Wehrmachtu? Młotem Wehrmachtu? I grenadierze zostali ulepszeni na doświadczonych dowódców drużyn. Bardzo fajne ulepszenie. Wow! Nie pozwolili zabrać chyba tego Maxima Niemcom.
Ale ten sniper jak będzie tak właśnie niebezpiecznie tutaj trzymany, to raz, dwa zostanie zabity. Kolejne stanowisko z moździerzy. Nie. Stanowisko z Boforsem. Stanowisko zostało zaatakowane. Lot zwiadowczy, bo wybrał sobie radziecką armię połączoną, bo Cishin. Tutaj mamy taktykę kontrataku. Że też go nic nie zestrzeli, nie? Ale to też tylko kwestia czasu. Będzie Schwerer Panzer, to pewnie wszystko rozwali. Ostrzał zaporowy z artylerii ze sztabu. Wegańskie ciasto waniliowe, boże. Brzmi jak coś, może nie paskudnego, ale nie próbowałem zdecydowanie. Wow, wyrżnęli tutaj wszystkich, nadchodzi komando. Patrzcie na tą siłę, to jest taki bardzo solidny build. Trzy oddziały tych całych Panzer Fysylia i jeszcze Szturm Oficja, który może nie jest jakoś super mocny, ale tam powiedzmy, że jego granacik tutaj dymiak, jak i jego tamte aury, co później daje, są całkiem spokojne. Patrzcie, tutaj zostali obrani na celi, jak i są masakrowani przez Gewery 43. Praktycznie w sekundę wszyscy padli. Czekajcie na rozkazy! Tutaj na razie dalej bezpiecznie i bot się tutaj mniej więcej przedziera swoją gwardią. Tutaj batalionami karnymi. Wrog zlikwidowany! Dwa Zisy chroniące całe to pole, tylko tak no właśnie, aby alianci boją się Niemców, to na pewno, ale czy ta obrona na pewno jest w dobrym miejscu, nie? Patrzcie jak środek, tutaj jaka wyrwa jest w ogóle w alianckich liniach. To nie wygląda zbyt dobrze. Zwłaszcza, że Niemcy pewnie zaraz będą, jak skoro kontrolują, no dobra, kontrolowali paliwo tutaj przez dłuższy czas, podwójne, to właśnie jakieś czołgi, lada moment pewnie przyjadą. Pierwszy Schluxen już gdzieś tam widzieliśmy, że jedzie. Ten moździerz nieskradziony. Strzelajcie z pancerzczeka, widzę bot bardzo mocno spamuje tym lotem wywiadowczym. No, to nie jest najlepsza miejscówka, że sami sobie rzucili ten granat tak naprawdę. Prawdziwy transporter M5. Ma po dwa moździerze, out of position kompletnie. Oj, poszło bliżej, mamy snajpera, oddziały szturmowe. Też grenadierzy z tymi doświadczonymi dowódcami. To oczywiście daje taką darmową apteczkę, nie oczywiście ciągle ma też cooldown, ale no już nie kosztuje ona amunicji. No i przede wszystkim oddział jest pięcioosobowy i sam dowódca w sobie ma STG-44. Nie cofać się! Trzeba uciekać, GT uważaj! I bardzo ciężki odwrót tych saperów szturmowych. Najcięższy prawdopodobnie w jego życiu. Wow. Udało mu się zbiec? Nie, błąd go goni. Co tu się... Samolot się rozbił. Ura, zostało użyte. Pewnie granaty wlecą zapalające, mołotowy. Do budynku. Zabrakło tutaj broni przeciwpancernej. I mamy wycofanie się armii radzieckiej. Nadjeżdża pierwszy Schluxen. Jo, patrzcie to... Jo, kto killa. Cała masa Gewerów 43. Wyrzutnia rakiet gotowa do działania. Ale blob nadchodzi teraz. Cała niemiecka piechota tutaj. Coś tutaj zostało, a bomby dymne przyzwane, żeby chyba zabezpieczyć odwrót tego transporterka. Wieża z KMN gotowa. Tutaj uda się wycofać i teraz Brytyjczycy. Super belki, tak? O, ale tutaj ostrze w ogóle krzyżowy, patrzcie, z każdej strony są do nich pruci. Jest do nich prute nawet, a chyba to stanowisko nie powstało albo zostało zniszczone. Vickers, podwójne oddziały piechoty. Nie są prawdziwe, że nie, co to wpuścili? A, LKM-ik, pewnie, tutaj pan się... O, zniszczyli go, co jest? Co go dojechało? Czy to były piaty? Ale co tu... Czy nie, szturmowcy nie mogli go do... Co to było, Bofors? Nie. To, co rozwaliło tego Schluxena? Działka... Działo przeciwpancerne? No to tu mamy zagadkę. Jak zginął Schluxen? Mamy już tylko 200 punktów. A nie, ci mają już tylko 200 punktów? Czy są jakieś umiejętności? Że niebieski, chyba że PTRS-y jakieś tutaj, nie. Tu coś jest faktycznie. Jeden zniszczony pojazd, radzie, to jest działo przeciwpancerne w tym miejscu? Stanowisko zostało zniszczone. Ciekawe. Jego dwa Zisy, że teraz się wycofał, okej. Okay. Mamy też właśnie stanowisko ulepszone, umocnienia, jest jeszcze bardziej twarde. O, szturmowcy też, o, granat dymny. To pozwoli im faktycznie zabezpieczyć ten punkt. Szykujcie się, kolejne działko Bofors powstaje na tej flance, tylko ono tak widzicie, bardziej broni, ale gówno terenu. Ani paliwo, ani punkt zwycięstwa nie są pod kontrolą aliancką. Już spadło im naprawdę mniej niż 200 punktów.
O, słuczka, walimy się. O, przyjął Panzer 4 od pana Cyferki. Dwa zizgany. To jest dosyć niebezpieczna sytuacja. Zostało mu naprawdę niewiele pancerza. Ale powinno mu się udać, tak, mamy zadymionko. I Panzer 4 jest bezpieczny. Że ten transporter ciągle żyje. Dymy, dymy. Karniaki atakują na paliwo. Mamy dział piechoty i rakietę Werfera, który musi uciec. Panzer 4 w naprawach. Ten bunkier medyczny ładnie leczy i mamy Szubsena nowego. Zastąpił miejsce starego. O! Ostrzał zaporowy z Izganu. No te dwa naprawdę bardzo fajnie tyrają. Kolejny lot zwiadowczy. Szlugacz wóz. Widzimy, że już gdzieś tutaj oddaje ostrzał. O, zaraz kolejny, pokaż się, gdzie ty jesteś. Tutaj, ciu, 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 na sam środek. A, tutaj, w to miejsce. W ogóle są bomby. Wow, jeden zdrowia im zostało dosłownie. Zapeszy obrywają. Widzicie, jak to ze wzmocnieniem połączone z ulepszonymi umocnieniami strasznie wytrzymałe są takie budowle. Nawet rakiety od sztuki cofus nie były w stanie ich rozwalić. Młotkować, młotkować i w końcu się zmłotkuje. O, rozleciało się. Ostrzał zaporowy do tego budynku. Jeśli nie będzie tutaj ostrożny GT, to może stracić nawet całe swojego KM-a. Bo te pociski biją bardzo dużo do samej właśnie tutaj żywotności budynku. Jednostka bojowa gotowa. Tu to jakie byłoby potężne. Na maksymalnym zasięgu dwie sześciofunktówki. Rozkazy? Kościółek, ja tam się trzymam? Ja, kościół się trzyma. Miej go panie w swojej opiece, tutaj jakiś znowu ogień zaporował. A, słuczka tym razem. Działo piechoty truje. Kolejne stanowisko z Buforsem, tak szczerze. Wydaje mi się, że już lepiej byłoby pocisnąć właśnie jakieś, nie wiem, tutaj 17 funtówkę, która broniłaby tego podejścia i tego. Zwłaszcza, że widać, że Niemcy coraz bardziej używają pojazdów. Bomby dymne ze sztuka są. A, słuczka tutaj kolejna padła. Coś, a, bo to botka. Używa tych pojazdów, dlatego to tak wygląda. No to nowe niebo, no, żółty tutaj jeździ sobie lekkim pojazdem. Z4. Saperzy czekają na rozkaz. No, straciliśmy główne działo. Nie miał najmniejszych szans. Wszędzie ostrzały z artylerii, patrzcie, wszędzie latają pociski w tej i we w Bofors oczywiście nie przebije tego pancerza przedniego szluga. O, to coś tutaj, uwaga na piatę. O, kolejne bomby. Zniszczyły całą załogę tego Zizgana chyba, tak? Nie, to był Maxim. Tu był Zizgan. Chyba też go rozpaćkało. Czyli GT. Zobaczmy sobie tutaj na jego sztukę cyfru. Właśnie 10 kili już na koncie, bardzo ładnie. O, Bofors znowu rozwalony. Czyli SimCity, jak widzimy, kompletnie na razie nie działa. Armia tego Marii nie istnieje niemalże. Zielony ma tutaj trochę tych swoich sił, ale on niby nic z nimi nie robi. Ciągle czeka na swojej flance i czekasz mu to, nie wiem, zleci z nieba zwycięstwo? No, tylny pancerz wystawiony, ciekawe, że... Obrócić się, no właśnie. Tutaj kierowca trochę dziwnie pojechał. Że wystawiony był na ostrzał tych dwóch sześciofutówek. O, kolejne stanowisko właśnie leży tutaj na prawy za pomocą już zwyczajnych sekcji piechoty. CKM MG42 bardzo ładnie schowany za tym tutaj wrakiem pojazdu. Kolejny lot rozpoznawczy. I brytyjska piechota ani trochę nie udało jej się zająć tego punktu. Tu za to ten super blob tak naprawdę wchodzi. Expią, no powoli się expią. Panzerfizylierzy też jakby zyskują dużo z doświadczeniem. Jest to taka, nawet bym powiedział, bardziej przewidziana jednostka na endgame niż na przykład ich koledzy False Grenadierzy. Kolejna sztuka Cofus. Drugi Schluxen. O, się Łukasz, że wróciłeś o pewnej godzinie sławnej. O, co jest, ty? Niemcy skradli tego Zizgana, what the? Ale nie wycofują się, o teraz dopiero. Podnoszą złom. No chłopaki, nie, ramy to zabieramy sobie, nie? Sprzęt. Dzięki za dostawę. O nie, nie udało się ukryć złomu.
Jo, to jest potężny blok, nie? Jakby te siły ruszyły. Bierze skamen gotowa. Działko Bofer coś żyło tutaj wzmocnienie, więc lada moment pewnie zostanie zniszczone. Jeszcze jedna rakieta. Pierwsza pomoc. Rozleciało. Smutne sekcje. Bez granatów przeciwpancernych, bez broni przeciwpancernej, jak piaty nic tutaj nie zrobią. No co to? Land Matters, właśnie tak słyszałem, z jakiś ostrzał ciągle rakietowy. O, co? Cały blok tutaj pod ostrzałem rakietowym. Trzeba się wycofać. O, giną wszyscy. Gniotacz ognia upuszczony. Dlaczego on wcześniej zrobił odwrotu do mazy? Aj, to było trochę niepotrzebnie kosztowne. Land Matters właśnie może nie jest wcale dobrą jakąś bronią, ale... O, chłopaki z moździerzem. O, rozleciało ich. Zniszczył wysunięte stanowisko. No, tu są właśnie obersoldaci i saperzy szturmowi z tymi panzerszrekami. Teraz jednostki mogą używać procedur i taktyk obronnych kowadów. Jin Jian wjechał na plecy. No, zrobił rajd ze skautowo, jeszcze rakiety tam poleciały. Rozwalił kawałek budynku. Ta, mamy tutaj wysuniętą placówkę. Jako punkt odwrotu, co ciekawe. Tu chyba jakieś użyte odmienie, jakieś śmieszne. Co tu na górze się dzieje? A panzer 4 pod ciężkim ostrzałem z granatów przeciwpancernych. Ja tu jest, żeby zizgan na jeden zdrowia dosłownie. O, GT gdzieś użył właśnie, co to jest, artyleria? Aha, wstrzeliwująca się w tym miejscu, ale zabrakło pola widzenia, mi się wydaje, żeby móc tutaj coś więcej pocisnąć. O, bomby dymne. Zabezpieczyć odwrót tego panzera 4. O, cały tutaj Schwerer Panzer, czy zdąży wyprodukować czołg średni Pantera? Tutaj naprawy z dwóch saperów. No, GT tutaj właśnie, jego ten sztab jest bardzo wystawiony na jakikolwiek atak. Kolejne stanowisko z Boforsem. Suczkę. Ostrzał na maksymalnym zasięgu. O, mamy Panterę. Ciężki czołg. No i znowu, patrzcie, tu mówi, że średni czołg, ten mówi, że ciężki czołg. Ja już nie wiem naprawdę, kim jest Pantera. Czy to ciężki czołg, czy średni? O, ale ładnie tutaj te KM-y w ogóle z niego koszą. Patrzcie, całą... co to było? Od kiedy Pantera jest tak skuteczna na piechotę? Zmasakrował cały oddział w kilka chwil. Tego się nie spodziewałem, tak szczerze. O! Ostrzał ze sztuki cofus. Jezu, wstrzygująca się artyleria. Wow, zapalające pociski. To trochę zaszkodzi tym budynkom. Wszystko wyrżnięte, nie? Cały oddział puścili Brena pewnie znowu, ta. Land Matters też spalony kompletnie ostrzał. Wrogie jednostki są zbyt mobilne. Aż Führer Panzer ciągle żyje. Kolejna Pantera przyjeżdża, na górze Panzer 4 zamyka okrąg. Zdjąć ich. O, tutaj mamy znowu sztukę. Przedział, o, strzał. Ale chyba nie trafia jakoś zbytnio, widać, że chłopaki żyjący. Ten snajper ciągle wśród żywych? Czekaj. Nie, snajper nie żyje, tutaj jakoś mi się połączyło. Coraz dalej do tyłu jest budowane to stanowisko z moździerzem. No i chyba to jest właśnie to mechowisko, o którym myśleliśmy, czyli pojawiają się siły zmechanizowane. O, Blumbar, dobry wieczór. Których nie da się zatrzymać. Nasze czołgi to gdzie są? No właśnie, gdzie są nasze czołgi? To jest, może być, pytanie alianckie. Te nasze czołgi to gdzie są? Ostrzeliwani na dwa baty. Przez wszystkie właśnie, przez dumę. Ostrzeliwany przez dumę niemieckiej armii pancernej. IU-2 w gotowości do działań bojowych. IU-2, szturmowik. Transporter zdjęty na strzała. I siły pancerne najeżdżają. 6 funtów, o, z jakieś zenymionka, ale to bez sensu. Artyleria w końcu wszystko zniszczy, a bo mamy utrzymać szyk. Jak widzicie, wszystkie sektory właśnie frontowe się świecą. O, ty, co ty jesteś? Brumbar z tego, z kanału wyjechał. Patrzcie, jaki brudny. Oczywiście ani trochę nie tak potężny jak w trójce. O, ostrzał rakietowy. A to oznacza... Zaraz, tu przecież jakiś tajfun.
A, dobra, tutaj to jest to. Utrzymać szyk właśnie Typhoon, czyli byłem wrogę rakietami. Już tak się myślałem, że ktoś coś większego przyzwał lotniczego. To takie pojedyncze co przeleciał. Rokietem BFA. O, lecą bomby. Tutaj bomby odłąkowe lecą. Wow, sprzątnięty na strzała. Jeszcze ogień. Dobija to wszystko samolotem zestrzelonym. O, suczka jakaś tutaj od bota przyjechała do niemieckich granic. O, wbiła się nawet dalej niż niemieckie granice. O, no, załatwili was. Jak największych frajerów. Kolejny ostrzał z Landmatres. Kąt ostrzał ze sztuki. Po jeden strzał, jeszcze drugie rakiety teraz lecą. O, w sam środek sztabu brytyjskiego, wszystko zniszczone. Landmatres zdekluowany, czy tam pozbawiony załogi. Placówka zniszczona, szturmowcy w szoku. I tu roz jeszcze drugie uderzenie tych oddziałów szturmowych. Maksymalnie doświadczony Vickers. Ale oni mają te gewery, nie? 43, jeszcze... maksymalnie doświadczony oficer. Ma wtedy STG-44. Poprawia szybko strzelność jednostki. Jo, to mi wszystko snajpują. Patrz, 25 punktów, czyli to jest to. Tutaj jeszcze jakiś śmieszny czołg nadjeżdża. Co to jest KW-1? Po co takie coś tutaj? Pokaż się, KW... Ta... Dzieciny już w ogóle nie ma dosłownie nic, tylko to stanowisko. Stanowisko zostało zaatakowane! Ostatnie Landmatres wykryte. Rozstrzeliwuje właśnie jeszcze tego bloba, chciał pocisnąć. Walą gdzieś tu w amunicję. I przychodzą jeszcze ją na sam koniec właśnie tutaj pozbawić załogi. O, tylko ten pancerz, nie, niestety... Walnął w to. Ole, włożcie na to. Jak to wyszedł, dosłownie w sekundę kosi całe załogi. Mamy flak pancera. To jakiś, o, pojedynczy oddział. Gwardia to koniec, po prostu to jest koniec. O, chociaż na górze jeszcze jakieś... A, Ruscy posłali wszystko, dosłownie wszystko, żeby bronić górnej flanki. Wszystko w akcie desperacji. Służymy narodowi, ale zobaczcie, że praktycznie nigdy dla aliantów właśnie żadne czołgi nie brzmiały. Gdzie są nasze czołgi? To jest sławne ostatnie powiedzenie, sławne ostatnie słowa aliantów. Gdzie są nasze czołgi? Co tu jeszcze? A, suczka, to wiadomo, sobie może. T-70. Tutaj te dwa KW. Naprawdę, wszystko, cała obrona Stalingradu, Leningradu, dosłownie wszystkiego. Żeby ochronić ten punkt zwycięstwa. Tylko tutaj ciągle spadają punkty w dół. Prosto. Szajce. Jaki drift, stary. Zwariowałeś? Mamy niszczyciela. Sherman Firefly się pojawił, tylko... To jest tak jakby... Spójrzcie na tą... Ostatnie 10 punktów. Suczka uśpiona. I ten Firefly tutaj ciągle próbuje jechać jakoś bliżej. Rakiety Tulip oczywiście nie są możliwe, bo nie ma na to amunicji. No ja sobie może tak z daleka popierdywać, nie? O, KW tymczasem tutaj mocno obrywają. Pojawiły się niemieckie siły przeciwpancerne. Ale zabrakło tutaj jakiegoś Panzerfausta, żeby można było coś więcej podziałać. Jeszcze bomby, zniszczyły całe działa wszystkie. Czołg został ogłuszony i KW chyba zostanie teraz dobity. O, w ostatniej chwili, a już widzimy, że pocisk tutaj leci, patrzcie na to. Widzimy pocisk, tak wyglądają pociski w KW właśnie, takie światełko tylko. What the hell. Sobie nigdy się nie przyjrzałem, ale no śmieszne. I tak oto kończy się ta bitwa. Cóż można powiedzieć? No tak jak słyszeliście ten cytat, gdzie są nasze czołgi? To jest alianckie powiedzenie, motto przegranej tej gry. Nie przyjechało nic, Niemcy mieli właśnie przewagę paliwową, zrobili sobie pojazdy pancerne, dobrze używali artylerii, bombardowali wszystko i wszystkich.
przez co alianci nie mogli się podnieść nigdy tak naprawdę przez całą grę. Dziwne wybory, nie? Tutaj chociażby SimCity, które w ogóle w 4x4, gdzie przecież artylerii jest totalnie dużo, po co w ogóle coś takiego się bawić, rozłożył, nie wiem, z 10 budynków, wszystko upadło, nie? Więc tak to tutaj wyglądałoby. Zielony w sumie bronił tą flagę, tylko po co? On w sumie tak naprawdę siedział na dupie, żadnych bezpiecznych punktów to on nie trzymał. No i żółty tam coś próbował, ale szybko mu się, że tak powiem, zmarło. No i niebieski w sumie utrzymał tą górną flankę, nie da się ukryć. Nawet tam te zizgany dobrze dawały, ale to no, jeden sam nie wyciągnie całej gierki. No i tyle w sumie tak naprawdę. Dziękujemy za uwagę, drodzy widzowie. Pamiętajcie, jakieś łapce w górę, jeśli wam się podobało. Dziękujemy GT za podesłanie tej gierki, a tymczasem do następnego i cześć.